Coś ty zrobił najlepszego! Nic. Znalazłem pokój, wszedłem do środka, to wszystko. Też to czujesz, prawda? Coś z domu Van de Griffa. Czuję. Musisz porozmawiać ze swoim synem. Znów kręcił się obok domu Van de Griffa. Podobno znalazł jakiś tajny pokój. Ach tak. Dobra, porozmawiam z nim. Tato, jest coraz gorzej. Nie przestają gadać o tym całym uśpionym. Wiem. Nie wiem tylko, ile jest w tym prawdy. Travis, daj spokój Ethanowi. Widziałem, jak na niego patrzysz. Niczego nie rozumiesz, prawda? Nie masz pojęcia, co się dzieje. Musisz nam pomóc. Nie ma innego wyjścia. On chce Ethana. Powariowaliście. Wszyscy powariowaliście. Moja wina. Nie chciałem, żeby tak się stało. Bliscy obwiniali Ethana. Czymkolwiek była istota, którą sprowadził, uznali, że zrobienie mu krzywdy będzie najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu i ukojenie ich rozszalałych zmysłów. To, co opętało Carterów, wciąż gdzieś tu było.
to nasz syn. Czad wsadził do krypty naszego syna. I zamuruje go. Odda go uśpionemu. Na zawsze. Wiesz, że on jest niegroźny. Wiesz, że źle robimy. Czad, skończ murować, zanim dojdzie do siebie. Moje oko! Daj mi to obejrzeć. Odwal się, to wszystko wina Dale'a. Powinien nam pomagać. Dale to tchórz. Zawsze taki był. Fakt! To tchórz! Czad, zostaw go! To twój brat, zostaw go! O Boże! Co tu się dzieje? Gdzie Ethan? Mieliście się tym zająć. Uśpiony musi przestać śnić. Twój wujek Czad nie żyje. Wrony. Ethan. Tak nie można. Ethan to nasz syn. Tato, muszę się dostać do kopalni. Do kopalni? Klucz. Nie wiem, gdzie jest. Dam sobie radę. Obok bramy jest taki ukryty tunel. Po prostu trzymaj mamę z daleka ode mnie. Jest chora. Wy wszyscy jesteście. Uśpiony musi przestać śnić. Ethan zakłócił jego spokój. Czymkolwiek jest uśpiony, wydostał się na wolność, zatruwając umysły bliskich Ethana. Co martwi mają do powiedzenia? Aż dziw bierze, jak niewiele. Martwi nie potrafią wyjaśnić, co znaczy być martwym. Schodzą po schodach znikających pod ich stopami, zmierzając ku nieosiągalnemu blaskowi wspomnień.
przeszedłem przez zbyt wiele portali. Byłem obecny w zbyt wielu światach jednocześnie. Fragmenty mnie zostają po drugiej stronie. Czekają. Za każdym razem, gdy wracam, zabieram ze sobą okruchy tych światów. Czym są duchy? To smutni wysiedleńcy. Wspomnienia. Bez domów. Ethan, nie ma sensu komplikować życia sobie i innym. Spróbuj się dostosować. Przestań bujać w obłokach. Zacznij żyć rzeczywistością. To właśnie rozumieją inni. Rzeczywistość.